Istnieje wiele przypadków w historii, gdy ludzie musieli radzić sobie z wątpliwymi podróżami w czasie. Najbardziej ekscytującą częścią zawsze jest ich finał. Posłuchaj tego. Czy wiesz, co dzieje się, gdy ktoś inwestuje $800 na giełdzie i zarabia na tym $350 milionów? Odpowiedź brzmi... Pojawia się FBI. W 2003 roku cały świat usłyszał o Andrew Carslinie. Facet spędził kilka miesięcy na giełdzie, kupując i sprzedając akcje. Inwestował pieniądze w firmy, które potem szybko zyskiwały na wartości. Ludzie nie wierzyli, że ktoś tak dokładnie potrafi przewidywać zachowania rynkowe. Jego majątek rósł z każdym tygodniem i wkrótce miał na koncie $350 milionów. Komisja Papierów Wartościowych nie mogła przymknąć oka na takie oszustwo. Ale czy rzeczywiście doszło do oszustwa? Tego miało dowiedzieć się FBI. Agencja aresztowała mężczyznę. Andrew nie stawiał oporu i zachował spokój. Agenci byli przekonani, że zacznie używać wymówek typu: niczego nie zrobiłem, ktoś mnie wyrobił, macie nie tego człowieka, co trzeba. Ale Andrew Carslin powiedział coś, czego nikt się nie spodziewał. Przyznał, że znał ruchy na giełdzie, ponieważ przybył z roku 2256, używając wehikułu czasu. Agenci FBI oczywiście mu nie uwierzyli. Znaleźli jego dokumenty i zaczęli weryfikować jego tożsamość. Mieli przed sobą prawdziwą tajemnicę. Nie mogli znaleźć żadnych danych na temat tego człowieka. Pojawił się znikąd i po prostu zaczął zarabiać masę pieniędzy. Powiedział, że nie mógł się oprzeć, aby cofnąć się w czasie i postawić na łatwy zarobek. Próbował celowo tracić część pieniędzy, ale nie udało mu się pozostać niezauważonym. Nikt mu jednak nie uwierzył. No dobrze, jeśli kłamie, skąd miał informacje, które pozwoliły mu zarobić taką ilość pieniędzy? Powiedzmy, że jedna z dużych firm postanawia wchłonąć inną. Informacje o umowie są tajne i nikt o tym nie wie poza niewielką grupą ludzi. Andrew nie mógł znać takich sekretów, ale jednak skądś się o tym dowiedział. FBI nigdy nie rozwiązało tej tajemnicy. Korporacje i firmy, na których zarobił, nie znalazły żadnych dowodów na temat Andrew Carslina. Nikt nie wiedział, kim był. Poza tym mężczyzna twierdził, że wie, jak pokonać każdą chorobę, a także uważał, że zna przyszłe wydarzenia. Wygląda na to, że mówił prawdę. Jest tylko jeden szczegół, który stawia jego wersję wydarzeń w wątpliwym świetle. Rok 2003 nie był najlepszym czasem dla amerykańskiej ekonomii. Dlaczego więc postanowił przybyć w tym okresie? Tak czy siak, FBI nie uwierzyło mężczyźnie i zamknęło go w więzieniu. Miesiąc później ktoś wpłacił za niego kaucję w wysokości $1 milion. Potem Andrew Carslin zniknął. Być może wsiadł do wehikułu i wrócił do swojego świata. Wkrótce wieści o podróżniku w czasie obiegły cały świat. Znane agencje pisały o nim artykuły, które publikowano w Japonii, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i innych krajach. Dziennikarze kontaktowali się z FBI, aby dowiedzieć się więcej na temat tej historii. Wiesz, co odpowiadali w agencji? Że nie istniał żaden Andrew Carslin. FBI miało dość mówienia wszystkim, że cała ta historia była nieprawdą, a pojawiła się na świecie dzięki Weekly World News. Tabloid słynął z tworzenia tego typu niesamowitych opowieści. Pewnego razu napisał o samolocie, który wylądował 37 lat po odlocie i wszyscy w to uwierzyli. Historia Andrew Carslina stała się tak popularna, ponieważ opublikowano ją na portalu Yahoo. W ten sposób rozeszła się po świecie. FBI nigdy nie zatrzymało tego mężczyzny i nikt nigdy nie zarobił $350 milionów na giełdzie. Nowy Jork, rok 1951. Mężczyzna imieniem Rudolf Fentz idzie ciemną ulicą. Ma na sobie dziwne ubrania, długi stary płaszcz przeciwdeszczowy i kapelusz. Ludzie gapią się na niego w zdziwieniu. Mężczyzna nie dba o to, zaczyna przechodzić przez ulicę w złym miejscu. Nagle zza rogu wyjeżdża samochód, kierowca nie zauważa mężczyzny i dochodzi do wypadku. Przyjeżdża policja oraz ambulans. Na szczęście Rudolf żyje. Lekarze i służby ratunkowe próbują go zidentyfikować. Znajdują paszport w starym stylu. Policja zaczyna badać sprawę i dowiaduje się, że niejaki Rudolf Fentz zaginął bez śladu w 1876 roku. Teraz, niemal 80 lat później, pojawił się na ulicach Nowego Jorku, twierdząc, że odbył podróż w czasie.
Historia Rudolfa Fenca została opisana w wielu gazetach i książkach. Z czasem pojawiły się nowe informacje, a wielu ludzi wierzyło w ich autentyczność. Jednak pewien badacz postanowił sprawdzić, czy to wszystko to prawda. Odkrył, że mit o Rudolfie Fencie po raz pierwszy pojawił się w książce z opowieściami science fiction z lat 50. XX wieku. W 2006 roku ktoś opublikował w sieci dziwny filmik. Był na nim mężczyzna ze Szwecji, który twierdził, że w tym momencie był rok 2046. Mówił, że naprawiał zlew w kuchni, gdy nagle został teleportowany do przyszłości. W dalszej części filmu spotkał 70-letnią wersję samego siebie. Dwaj mężczyźni uśmiechnęli się, twierdząc, że wspaniale spędzili czas. Przytulili się do siebie, pokazując takie same tatuaże na prawej ręce. Potem film się skończył. Nagranie stało się bardzo popularne, a ludzie zaczęli szukać mężczyzn. Wkrótce poznali odpowiedzi na swoje pytania. Okazało się, że film był częścią kampanii reklamowej zamówionej przez firmę ubezpieczeniową. Jeden z najsłynniejszych przypadków fałszywej podróży w czasie miał miejsce w 1941 roku. W słoneczny dzień ponownie otwarto most South Fork w Gold Bridge w Kolumbii Brytyjskiej. Wielu lokalnych mieszkańców poszło zobaczyć nową konstrukcję. Ktoś zrobił zdjęcie tego mężczyzny, które stało się tematem wielu dyskusji. Na czarno-białej fotografii widzimy tłum ludzi. Większość mężczyzn ma na sobie surduty, krawaty i kapelusze. Kobiety noszą berety i płaszcze. Pośród nich jest jednak mężczyzna ze współczesną fryzurą, w okularach przeciwsłonecznych, w t-shircie z nadrukiem i w bluzie. Poza tym trzyma w rękach aparat. Ten model jest zbyt mały na lata 40. W 2010 roku zdjęcie zostało odnalezione przez internautów i zyskało popularność. Opisano je jako hipster podróż w czasie. Najbardziej ekscytujący jest fakt, że eksperci potwierdzili autentyczność fotografii. Dalsze badania wykazały jednak, że wygląd mężczyzny zgadza się z tamtejszymi czasami. Okulary przeciwsłoneczne pojawiły się w latach 20. Nie były popularne, ale nasz hipster najwyraźniej miał poczucie stylu. Jego fryzura też była typowa dla tamtych czasów. Może wydaje się trochę dziwna, bo większość mężczyzn ma na sobie kapelusze. Jego ubrania nie są z przyszłości. Przyjrzyj się dobrze, a zauważysz, że na bluzie widać emblemat lokalnej drużyny hokejowej Montreal Maroons. Aparat, który trzyma w rękach, nie jest żadnym nowoczesnym gadżetem. To przenośny Kodak z 1941 roku. Istnieje wiele historii o podróżach w czasie. Archeolodzy znaleźli kamerę obok zbroi rycerza. Analiza węglowa wykazała, że ma ponad 1000 lat. Lub ludzki szkielet znaleziono obok szczątków dinozaura. Niemal wszystkie tego typu opowieści są zmyślone. Jeśli poszukasz dowodów, znajdziesz wyłącznie artykuły w gazetach, które nie są godne zaufania. Podróż w czasie to czysta nauka. Poruszamy się w czasie nawet teraz, ale przeskok do przeszłości lub przyszłości znany z... wydaje się niemożliwe. Gdyby był wykonalny, w naszym świecie pojawiłoby się wielu turystów z przyszłości. Mimo to zjawisko takie jak teleportacja jest możliwe, chociaż nie działa ono w taki sposób, jak myślisz. Jest to jednak temat na kolejny film.